No pamiętajmy, że to jest telewizja na żywo, więc niestety każde nasze potknięcie jest natychmiast widziane i zauważane. Ale to, że jest to, że internet spowodował, że dajemy temu tyle uwagi, ale też hejtu, to jest na pewno jakaś zmiana społeczna. Myślę, że to wszystko jest w dużej mierze rozdmuchane, ale że to jest jakiś moment przełomowy w ogóle, jeśli chodzi o telewizję, że to, co można było robić wcześniej, dzisiaj już nie można. Że jednak idziemy w stronę takiej telewizji amerykańskiej, w której bardzo pilnuje się jednak tego, co się mówi, co się robi. Bardzo też to, że akurat te osoby bronią mniejszości, to jest mi bardzo bliskie, bo chciałabym, żeby telewizja szła w stronę takiej wielkiej, wielkiej tolerancji, ale też troski o tych, którzy w tych mniejszościach społecznych żyją, jak osoby homoseksualne, czy właśnie osoby chore psychicznie. Więc jakby cieszy mnie to, że ludzie bardzo silnie reagują, ale też uważam, że bardzo często jest to wyolbrzymione, zwłaszcza, że no, jestem bardzo wrażliwą osobą i jestem psychologiem, więc też jakby mam dużą empatię i dużą uwagę na drugiego człowieka i czasami po prostu zwyczajnie tego nie zauważam. Więc myślę, że czasami są osoby tak barwne i kolorowe jak Filip, który jest polaryzujący, albo się go kocha, albo się go nienawidzi, którego spontaniczność jest wielką zaletą, no, ale oczywiście czasami skutkiem ubocznym może być to, że powie jedno słowo za dużo, więc my bardzo trudno wybaczamy, a bardzo łatwo ludzi oceniamy negatywnie. Być może przez to czujemy się lepsi, ważniejsi, ale niestety tak jest. Ja będę zawsze bronić Filipa, bo jest mi bardzo bliski, uważam, że jest świetnym prowadzącym, uważam, że nie znam drugiego człowieka, który miałby tyle energii, ile on, może Kuba Wojewódzki. Jest osobą absolutnie, totalnie szczerą, autentyczną. Taki sam jest w życiu zresztą. A poza tym jest mi emocjonalnie bardzo bliski, bo jest po prostu moim przyjacielem.